Podczas dzisiejszych filmowych opowieści przyjrzymy się aparatowi Oko, jednemu z najbardziej imponujących wynalazków Kazimierza Pruszyńskiego, pioniera polskiej sztuki filmowej. Aparat Oko uznawany jest za jedno z czołowych osiągnięć wybitnego wynalazcy, urodzonego 4 kwietnia 1875 roku. Od stworzonego przez niego w 1895 roku pleografu, aparatu filmowego do zdjęć i projekcji, datuje się początek polskiej kinematografii. Kino światowe zrewolucjonizowały wynalazki Pruszyńskiego z pierwszej dekady XX wieku. Chwytak, pozwalający na przesuw taśmy filmowej z góry w dół, oraz obturator, przysłona projektora eliminująca największe wady pierwszych pokazów, migotanie obrazu i drgania taśmy. Nazwany Kolumbem kinematografii, Pruszyński był również autorem pierwszej na świecie ręcznej kamery zdjęciowej areoskop, przyczyniającej się do dynamicznego rozwoju filmu dokumentalnego oraz kinofonu, systemu jednoczesnej emisji obrazu i dźwięku, pozwalającego na realizację pierwszych filmów dźwiękowych. Aparat Oko to nazwa, jaką Kazimierz Pruszyński nadał kamerze filmowej przeznaczonej dla amatorów, pełniącej również funkcję projektora. Miała ona kształt niewielkiej skrzynki, napędzanej przez poruszaną ręcznie korbkę, która umieszczona została z boku aparatu. Lekki i łatwy w obsłudze sprzęt pozwalał na realizowanie filmów w różnych sytuacjach i warunkach, zarówno w pomieszczeniach, jak i plenerze. Odznaczał się ponadto cichym, prawie bezszmerowym trybem pracy. Przekształcenie na projektor dokonywało się poprzez wyjęcie części mechanizmu, wymianę przesłony i obiektywu oraz dodanie przystawki z silną lampą projekcyjną zasilaną z akumulatora. Najbardziej oryginalnym elementem aparatu była zaprojektowana specjalnie na jego użytek tzw. szeregowa taśma filmowa o szerokości 12 cm, 3 razy szersza od powszechnie używanej. Klatki filmowe, pomniejszone do rozmiaru 7,5 mm, ułożone zostały w poprzek taśmy, przesuwającej się ze strony lewej na prawą. Po dojściu do końca jednego rzędu następował przeskok taśmy w dół i wyświetlanie klatek w przeciwnym kierunku, z prawej na lewą stronę. Dzięki pomniejszonym kadrom szpula o długości 1 metra mieściła tyle samo obrazu, co 150 metrów standardowej taśmy. Jedna rolka do aparatu Oko, odpowiadająca 20 minutom trwania filmu, kosztowała zaledwie 1 rubla, podczas gdy cena 20-minutowej szpuli taśmy 35 mm wynosiła aż 100 rubli. Tak znaczące zmniejszenie kosztów użytkowania czyniło aparat przystępnym na każdą kieszeń. Najistotniejszą wadą taśmy szeregowej był brak możliwości montażu, wykluczający jakąkolwiek edycję nakręconego materiału przez filmowców amatorów. Prototyp niedrogiego i łatwego w obsłudze sprzętu filmowego dla nieprofesjonalnych użytkowników, nazwany ostatecznie kamerą Oko, ujrzał światło dzienne już w 1912 roku. Choć aparat uznany został przez ekspertów za rewolucyjny i rokujący wielkie nadzieje na komercyjny sukces, na drodze do jego masowej produkcji zaczęły piętrzyć się coraz liczniejsze przeszkody. Część z nich wynikała z perfekcjonizmu wynalazcy, wprowadzającego ciągłe udoskonalenia prototypu, jak też z jego stanowczego sprzeciwu wobec propozycji podwyższenia ceny aparatu, który w jego zamierzeniu miał być powszechnie dostępny. Kluczową kwestią okazał się jednak burzliwy okres historyczny, niesprzyjający ambitnym inwestycjom. Początkowo największe szanse na upowszechnienie aparatu wiązał Pruszyński z Wielką Brytanią, co uniemożliwił wybuch I wojny światowej. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych wynalazca doprowadził do zawiązania towarzystwa akcyjnego zajmującego się produkcją aparatu. Głównym udziałowcem towarzystwa był zaprzyjaźniony z rodziną Pruszyńskich Ignacy Paderewski. Musiało ono jednak zawiesić działalność po przystąpieniu Ameryki do wojny w 1917 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Pruszyński dokładał starań, aby produkcja Oka miała miejsce w jego rodzinnym kraju, stając się napędem rozwoju przemysłu kinematograficznego oraz wsparciem dla gospodarki. Popularyzacja dostępnego na każdą kieszeń aparatu filmowego miała służyć zaszczepieniu w Polakach bakcyla filmowego, jak również celem edukacyjnym, umożliwiając szerzenie wiedzy w przystępnej, obrazkowej formie. Założona w tym celu Centralna Europejska Wytwórnia Kinematografu Amatorskiego inżyniera Pruszyńskiego uległa likwidacji na skutek kryzysu ekonomicznego w 1925 roku. Nie udały się także kolejne próby uruchomienia produkcji aparatu Oko, podejmowane przez wynalazcę aż do końca lat 30. Kazimierz Pruszyński zmarł w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w 1944 roku.
Do naszych czasów przetrwało zaledwie kilka wyprodukowanych przez Pruszyńskiego na przestrzeni lat aparatów. Zachowany w najbardziej kompletnej formie zestaw ze zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi w 2017 roku poddany został drobiazgowej rekonstrukcji, przywracającej mu pełną funkcjonalność. Na podstawie dokumentacji fotograficznej i opisowej przywrócono wszystkie brakujące elementy, korzystając z nowoczesnych metod obróbki materiału. Odtworzono przysłonę obturator oraz legendarną taśmę filmową o szerokości 12 cm. Za sprawą rzetelnych konserwatorskich zabiegów aparat OKO odzyskał możliwość rejestrowania i wyświetlania ruchomych obrazów, dając żywe świadectwo niezwykłemu talentowi polskiego wynalazcy.